tym roku obchodzimy 60. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku. I to jest właśnie powód, dla którego się tutaj spotykamy. Współorganizatorami tego koncertu jest Poznański Oddział Telewizji Polskiej oraz Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu. Głęboki gniew prostych ludzi pojawił się i został wyrażony właśnie tutaj, w Poznaniu, i paradoksalnie całkiem niedługo po wojnie. W Poznaniu, o którym władza centralna mówiła, że żyją tu wyjątkowo zdyscyplinowani ludzie. Niech będzie pewny, że mu tę się władzę podoba.
chcemy przekazać jest to, że tym ludziom się należy hołd. Po prostu jest pytanie, kiedy walczyliśmy przeciwko komunizmowi? I to było już wtedy. Zaczęło się od 1945 roku. Oni to dalej to pociągli. Czyli następny kawałek, Czerwiec 56. Naprawdę bardzo wstrząsające, również dla poetów, z
od pióra których wychodziły wiersze. Ci poeci byli też naocznymi świadkami tamtych wydarzeń. No i dlatego Kazimiera Igła-Koniczówna, która czerwiec 56 widziała z własnego okna, napisała tekst "Rozstrzelano moje serce w Poznaniu", a Franciszek Fanikowski "Czarny czwartek". Thank you.
tym dniu po wypłacie rozpacz mnie ogarnia, bo moje dzieci są głodne. Pieniądze z pensji żona prawie oddała wszystkie na zadłużenie z poprzedniego miesiąca. Zlitujcie się. Przecież chcemy uczciwie żyć. O ile mieszkańcy Poznania poniosą karę za słuszne żądania, będzie odwet. Podpisano urzędnik państwowy Dzierżoniów, województwo wrocławskie, 7 lipca 56. I kolejny fragment listu. Poznańskie wypadki może teraz przekonają nas, jak daleko partia oderwała się od mas, a na ile masy straciły zaufanie. Józef F., Stargard Szczeciński, 3 lipca. Gazety starają się wmówić prowokacje. Pisze się nieprawda o tym, że dzieci w ogóle nie zostały zabite, a wszyscy jednak mówią. Znam zabitego 13-letniego chłopca. Poznań, 11 lipca. Ten 13-letni chłopiec to Romek Strzałkowski, najmłodsza ofiara Czerwca. Jego szara koszula z perłowymi guzikami i miejscem, przez które przeszła kula, to dziś jeden z eksponatów Muzeum Powstania Poznańskiego. On sam stał się symbolem, chłopcem, bohaterem. Jedna z głoszonych o nim opowieści dotyczy tego, że podjął sztandar niesiony przez jedną z tramwajarek i utrzymał ten sztandar, kiedy ta została ranna. Ta historia, choć piękna, nie została potwierdzona. Niemniej jednak przez wiele, wiele lat karmiła zbiorową wyobraźnię. Kiedy Romek Strzałkowski był w centrum miasta, temperatura wydarzeń coraz bardziej rosła. Kto widział ten pochód, mówił później mecenas Michał Grzegorzewicz podczas jednego z procesów poznańskich, ten go chyba nie zapomni do końca życia. Gdy karmie szli w ordynku, szli zdyscyplinowani i z dumą, i z godnością. Ale nie zapomnijmy o tym, że to nie szedł tłum spacerowiczów. Szedł tłum wrzący i kipiący. Tłum gniewny. Na fali wzburzenia z dachu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostały zrzucone urządzenia służące do zagłuszania zachodnich rozgłośni, między innymi Radia Wolna Europa. I w tym samym czasie część robotników ruszyła pod gmach Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, symbolu zniewolenia i powszechnego terroru. Z okien tego właśnie urzędu wpadły pierwsze strzały, które stały się początkiem walk ulicznych. I tak zginął 13-letni Romek. Opowiedz mamie, ale
no fakt. Thank you.
pod wymownym tytułem Nie do zmiażdżenia i miał dwóch bohaterów, dwa narody. Naród polski i naród węgierski. Bo trzeba powiedzieć, że to, co wydarzyło się w Poznaniu w czerwcu 1956 roku, stało się potem impulsem do tego, co wydarzyło się w październiku na Węgrzech. I nie bez przyczyny mówi się, że Polak-Węgier, dwa bratanki. To była bardzo silna więź pomiędzy Polakami a Węgrami, pomiędzy Poznaniem a Budapesztem. Ale powstanie węgierskie trwało stłumili Sowieci, połączył nas ten sam bunt i właściwie ten sam tragiczny los oraz postaci Romka Strzałkowskiego oraz Petera Mansfelda, który zginął za swój aktywny udział podczas wydarzeń na Węgrzech. O tym właśnie była ta piosenka. Wracam do fragmentów listów do radia. My karmimy mięsem obce narody, a własne wrzucamy śmierdzące kości. Produkty te płyną poza granicę w bezdenną przepaść, której nigdy nie zapełnimy. Polak, Warszawa, 2 lipca 56. Dopóki Polska będzie tą dojną krową, której w Warszawie dają żreć, a w Moskwie będą doić, dopóty będzie nędza, głód i dojdzie do bezrobocia, a wynikiem tego będzie rewolucja w całym kraju. Stały słuchacz z Grudziądza, województwo bydgoskie, 5 lipca. Czerwiec był bardzo ważnym elementem wyzwalania się Polski spod sowieckiego buta. Przed nim i po nim z nowym systemem walczyli żołnierze wyklęci, ostatni zastrzelony, to Józef Franczak, pseudonim Lalek, było to w 1963 roku. Do tego też za chwilę nawiążę utwór pod tytułem Myśmy rebelianci. Potem marzec 68 i rok 70 na Wybrzeżu. Wtedy powstaje ballada o Janku Wiśniewskim. No i później czasy Solidarności i walka w stanie wojennym. O tym usłyszymy z kolei w utworze Orła wrona nie pokona. Thank you.
Janek Wiśniewski Pawlak. Yeah.
Aktywnie włączą się do koncertu. Ale chciałam powiedzieć o trochę innym kawałku historii, o bardzo ważnym pomniku, który mamy w Poznaniu. Ponieważ dokładnie 25 lat po 1956 roku na placu, gdzie zabrzało, gdzie zgromadzili się części z Państwa, była to podróż do wspomnień. Dla części natomiast była